Radio Kielce. Słuchasz i wiesz. Rozmowa dnia. Dzień dobry, przed mikrofonem Iwona Murawska. Gościem porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce jest Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry. Szpitalny oddział ratunkowy na Czarnowie w Kielcach nie wstrzyma jednak przyjmowania pacjentów, jak informowaliśmy wczoraj, jak informował również szpital. Było takie zagrożenie ze względu na podejrzenie epidemiologii Odrą. Tam takie było podejrzenie, że Odrą może być zarażonych 27 pracowników SOR-u, co paraliżowałoby pracę na tym oddziale, po prostu nie miałby kto pracować. Później po długich konsultacjach, po obradach sztabu kryzysowego takie zagrożenie jednak minęło, bo okazało się, że około połowa z tych 27 osób była szczepiona przeciw Odrze, więc spokojnie może wrócić do pracy i spokojnie pracować. Pani dyrektor, takie pytanie, które nasuwa się chyba każdemu, to czy pani zdaniem ten system zadziałał? Czy pacjenci mogli się czuć i czy mogą się czuć bezpiecznie? Ja myślę, że tak, bo pierwsza decyzja, jaka wpłynęła do pana dyrektora, czyli odsunięcie od pracy kilkudziesięciu osób, no spowodowało taką decyzję. Niemniej jednak, po bardzo szczegółowej analizie doszliśmy do wniosku, bo również uczestniczyłam w tym spotkaniu, że jednak osoby w większości są zaszczepione. W związku z tym tego zagrożenia nie ma i dlatego podjęto taką decyzję. Niemniej jednak, no mamy jeszcze na szczęście drugi SOR w Kielcach i w sytuacji, kiedy nastąpiłoby nawet zamknięcie tego SOR-u na Czarnowie, to przecież pacjenci mogliby być zaopatrywani w szpitalu właśnie na ulicy Kościuszki bądź na Czerwonej Górze. A w sytuacjach, kiedy byłoby to zagrożenie życia, czyli mówimy tutaj o zawałach, to wówczas pacjenci mogliby być transportowani bezpośrednio na oddział bez już pojawienia się na szpitalnym oddziale ratunkowym. No właśnie, bo o ile szpitalny oddział ratunkowy w wojewódzkim szpitalu zespolonym jest pełnoprofilowy, tak niepełnoprofilowy jest ten SOR działający przy ulicy Kościuszki. Tam na przykład nie ma kardiologii, nie ma neurologii, więc gro pacjentów, połowa pacjentów, która trafia na szpitalny oddział ratunkowy na Czarnów, to właśnie pacjenci kardiologiczni. Tak, widzimy to, ponieważ analizy, które posiadamy, wskazują przede wszystkim na brak drugiej neurologii. Jesteśmy cały czas w trakcie rozmów z władzami szpitala, ale również musimy ten problem naprawdę bardzo szeroko rozstrzygnąć, ponieważ jeszcze mamy problem z neurologią w południowej części naszego województwa. No i również w ślad za tym idą dodatkowe środki finansowe, a tutaj mówimy już o przynajmniej kilku milionach złotych, jeżeli myślimy o oddziale z pododdziałem udarowym, bo tylko taki mamy na myśli. Czyli możemy się spodziewać, że w tej południowej części naszego województwa, czyli Pińczów, Jędrzejów, Włoszczowa, w którymś z tych szpitali Kazimierza Wielka będzie taki oddział? Znaczy takie rozmowy trwają już przynajmniej roku. Przy czym no, ja postawiłam też warunki polegające na tym, że jeżeli ktokolwiek będzie, który z tych szpitali będzie gotowy, to musi nam przedstawić kadrę, która będzie kadrą nie z naszego województwa, czyli tutaj, żeby nie uszczuplić żadnego personelu, który w tej chwili pracuje w szpitalach o tym profilu. Od 1 lipca wchodzi w życie ustawa, według której osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły liczyć na wiele przywilejów, wiele uprawnień. Pierwszy z nich, chyba najważniejszy dla tych osób, to dostęp do wszystkich świadczeń medycznych poza kolejnością. Tak do tej pory nie było. Tak, myśmy to widzieli, że niejednokrotnie ze skarg, które do nas wpływały, pacjenci niepełnosprawni niestety nie byli w tej grupie uprzywilejowanej. Dlatego myślę, że to będzie bardzo duża zmiana dla tych pacjentów. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy określone rezerwy, mamy nadzieję, dzisiaj będzie szkolenie ze świadczeniodawcami, że również pochylą się nad tym problemem, ponieważ w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie ma wydzielonej procedury, która będzie dedykowana dla tych osób. Natomiast no tutaj tylko i wyłącznie w grę wchodzi większa ilość środków finansowych i lepsza organizacja ze strony świadczeniodawców. Kolejny przywilej to przyjmowanie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do specjalistów bez skierowania. Tak, i to jest kolejna bardzo duża ulga dla rodzin takich osób, bo w większości są to osoby, którymi ktoś się musi opiekować, więc od 1 lipca taki pacjent z takim orzeczeniem bezpośrednio trafia do specjalisty z pominięciem podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarza rodzinnego. No tak, ale wiadomo nie od dziś, że w województwie świętokrzyskim w całej Polsce brakuje
tych specjalistów, więc jeżeli teraz jeszcze te kolejkę będą, mówiąc kolokwialnie, zajmować osoby niepełnosprawne, to kolejki do specjalistów dla osób pełnosprawnych wydłużą się. Tak, tylko myślimy, że może jednak specjaliści też i lekarze rodzinni zaczną ze sobą bardziej współpracować. Tutaj mam na myśli przede wszystkim przekierowywanie pacjentów, którzy już zostali dobrze zdiagnozowani i ustalono tak naprawdę tą jednostkę chorobową przez specjalistę, żeby on był przekierowany do lekarza rodzinnego, który może spokojnie przepisywać leki. A te wizyty u specjalisty mogą być w okresach bardziej odległych. Także tak funkcjonuje system na Zachodzie i mamy nadzieję, że pilotaż, który w tej chwili wchodzi w podstawowej opiece zdrowotnej i właśnie, który będzie między innymi zmuszał jakby lekarzy rodzinnych do współpracy z lekarzami, specjalistami, to pokaże, że jednak ten kierunek jest dobry. Także mamy nadzieję, że to też w jakiś sposób znów organizacja między właśnie tutaj lekarzem rodzinnym, a lekarzem specjalistą po prostu musi się zmienić. Duży przywilej, który będzie obowiązywał od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to również nieograniczony dostęp do rehabilitacji. Teraz wiemy, że na tę rehabilitację trzeba czasami czekać kilka tygodni, a nawet miesięcy, więc to będzie dla nich bardzo duże ułatwienie. Tak, to jest chyba największa zmiana, która się pojawi od 1 lipca. Myślę tutaj o tym dostępie już zupełnie nieograniczonym i przede wszystkim o finansowaniu. Fundusz od 1 lipca podepnie procedurę dla wszystkich świadczeniodawców posiadających z nami umowę właśnie na rozliczanie tych świadczeń. Pacjent oczywiście ze skierowaniem od specjalisty bądź od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej trafia do gabinetu fizjoterapii i tam będzie rozliczany. Przy czym tutaj trzeba zaznaczyć, że limity, które obowiązują w tej chwili, jeżeli chodzi o ilość tych zabiegów, dalej obowiązują. Kwestia jest tylko tego dostępu. Bez niezbędnej zwłoki, prawda? I przede wszystkim procedury, które będą przez nas finansowane w 100%. A czy wystarczy fizjoterapeutów, rehabilitantów, którzy będą opiekować się tymi pacjentami? Ja myślę, że tak, ponieważ widzimy, przynajmniej teraz jesteśmy świeżo już po dwóch konkursach. W tej chwili procedujemy trzecie postępowanie konkursowe celem zakupienia dodatkowych jeszcze miejsc. I jeszcze nam się zgłaszają w międzyczasie kolejni świadczeniodawcy, oferenci, którzy myślę, że też, jeżeli będą spełniać warunki, to zostaną zakupieni. I widzimy, ten potencjał jest bardzo duży, przynajmniej w naszych umowach. W związku z tym czas, który też my wymagamy, dość duży, jeżeli chodzi o ilość godzin pracy. Myślę, że tutaj nie będzie jakichś problemów. Kolejne udogodnienie, ułatwienie dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności to zniesienie limitów na wyroby ortopedyczne typu wózek inwalidzki i pieluchomajtki. Tak, to jest kolejna duża zmiana. Dostaliśmy też, tak jak na rehabilitację, znaczne środki finansowe, bo nie powiedziałam, że przy rehabilitacji dostaliśmy na ten cel ponad 7,5 miliona złotych. W przypadku zaopatrzenia ortopedycznego 4,5 miliona. Będą to przywileje polegające na tym, że wszystkie limity, które były wcześniej ustalane, na przykład wózek raz na 4 lata, inwalidzki, w tej chwili, jeżeli lekarz uzna, że ten wózek trzeba jednak tej osobie przyznać wcześniej, to my musimy sfinansować oczywiście do limitów, które w tej chwili obowiązują. W przypadku na przykład pieluchomajtek już nie będzie tego limitu 90 sztuk w ciągu miesiąca. Będą to również bezlimitowe, ale oczywiście tutaj decyduje lekarz, który takie skierowanie przepisze. Czy ustawa obejmie wszystkie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności? Tak. Wszystkie, które mają takie orzeczenie. Dzisiaj będzie szkolenie właśnie o godzinie 12 naszych świadczeniodawców, w którym będziemy przekazywać wszelkie szczegóły. Oczywiście zapraszamy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy stanowisko, które jest przeznaczone właśnie do udzielania informacji takim osobom. Również zapraszamy w niedzielę na senioralia, gdzie również będziemy mogli udzielać takich informacji. Tutaj nie ma żadnej cenzury wiekowej, bo osoby dorosłe na pewno będą mogły z tych udogodnień korzystać. A co z osobami, które jeszcze nie ukończyły 18 roku życia? W tej chwili jest procedowana zmiana do ustawy i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, być może nawet będzie wstecznie od 1 lipca, chociaż jeszcze mamy kilka dni do 1 lipca, mają też być uwzględnione te właśnie osoby. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że Państwa i naszym gościem była dzisiaj Małgorzata Kiepzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję. A za uwagę dziękuję również Iwona Murawska.